Ja się nazywam Jerzy Baniewicz. Urodziłem się 11 lutego 1931 roku na Polesiu. To są tak zwane przedwojenne kresy. Było takie między innymi województwo poleskie. To było wileńskie, poleskie, podolskie, wołyńskie. Różne były tam województwa na wschodzie. I w 1943 roku w lipcu nastąpiła ewakuacja tamtych terenów, bo prawdopodobnie front się już zbliżał ze strony Związku Radzieckiego. Nas wszystkich z wioski załadowano na furmanki i powieziono do miejscowości takiej, gdzie była kolej już, przy mieście Stolin. To jest cały czas na Polesiu. Tam załadowano nas do wagonów towarowych, bydlęcych i powieziono w kierunku na Białystok. Prawdopodobnie zamiar Niemców był taki, że nas wiozą gdzieś na Prusy Wschodnie. Ale w Białymstoku, gdzie było tak zwane oczyszczanie, czyli wszyscy ci, którzy jechali w tych wagonach, które były prawdopodobnie nie raz już wykorzystywane do przewożenia, wszyscy zostali bardzo owszawieni. No po prostu na nas chodziły. Więc w Białymstoku, w obozie, wszyscy musieliśmy się rozebrać do naga, ubrania szły do gazowania, a myśmy po kąpieli mieliśmy się ubrać ponownie i jechać mieliśmy dalej. W obozie tym, pomimo że zapowiadano, że należy wszystkie łatwopalne jakieś zapałki czy inne rzeczy gdzieś nie pozostawić w tych ubraniach, ktoś zostawił i część wagoników się spaliło. Także idąc ponownie z obozu na dworzec, część pań było ubranych w bluzeczki, fartuszek, resztę nago było. No dla nas dzieci no to była dodatkowa atrakcja. Po załadowaniu nas do wagonów okazało się, że zawieźli nas do Wrocławia. We Wrocławiu wyładowano nas z tego pociągu, no i długą drogę szliśmy. W nocy okazało się, że z dworca głównego szliśmy na Psie Pole. Tam nas po prostu wyładowano i tam w tym obozie już zamieszkaliśmy. Tam oczywiście nas spisano, wszystkie dane o nas i zaczął się okres taki niepewny. No, kto nas weźmie do pracy, bo głównie chodziło o to, żeby się gdzieś dostać do pracy. W obozie, jak to w obozie, zawsze rano było zbiórka, przeliczanie ilości osób, ileś osób, jak byli chorzy w danym baraku, no to oczywiście ich zabierano stamtąd. Natomiast reszta szła do kuchni i dostawała śniadanie. Śniadanie to otrzymywaliśmy w misce obozowej czarną kawę niesłodzoną i kromkę chleba. Albo na tej kromce chleba był kawałek margaryny lub marmolady. Całe szczęście, że po jakimś czasie potrzebowali ludzi do pracy. Wobec powyższego ja też się zgłosiłem, bo to niby na ochotnika było. Szliśmy wówczas do zakładów, Borsing się nazywał zakład, gdzie z wagonów wyładowywaliśmy miał węglowy na hałdy. O tyle było to dobre, że no, nie siedziało się w obozie, nie czekało się nie wiadomo na co. Wracało się na popołudnie i po południu dostawaliśmy znowuż obiad. Do tej samej miski wlewano nam łyżkę zupy, albo z brukwi, albo z kapusty. Kolacji w ogóle nie było. Także po jakimś czasie wszyscy w obozie się bali, żeby ewentualnie za długo nie siedzieć, no bo z głodu można umrzeć.
ale nasi rodzice, czy myśmy byli tylko trójka dzieci z mamą, była dość przedsiębiorcza, gdzieś dogadała się z Niemcem, ojciec przed wojną już zmarł, gdzieś za swoją obrączkę, ojca obrączkę, dostała okrągły bochenek chleba. Ten chleb pokroiła na kawałeczki, a spaliśmy w obozie w barakach na trzypiętrowych łóżkach, na samej górze ja z bratem, niżej mama z siostrą, a niżej chore osoby. Więc tam w tym silniku zawsze trzymała ten chleb pokrojony i wieczorem już jak w ogóle zasnąć nie można było, bo tak się jeść strasznie chciało, mama każdemu do buzi dawała ten kawałeczek chleba i mówiła, nie wolno gryźć, tylko trzeba ssać i zasnąć, bo jak się śpi, to się jeść nie chce. Jakimś cudem przetrwaliśmy to. Prawdopodobnie te dwie obrączki przyczyniły się do tego, że jakieś względy mama miała w tej obsłudze. Bo jak innych rozdzielano na różne tereny, to nas... Więc dzięki temu, że mama właśnie miała jakieś tam nawiązane kontakty, udało się mamie, że myśmy w trójkę, dzieci i mama, trafiliśmy do jednej wioski. Bo to się odbywało w ten sposób, że zawsze na zbiórce przyjeżdżał jakiś, potocznie w obozie nazywano go kupcem, przyjeżdżał kupiec i kupował ludzi do pracy. No i nas kupił do jednej wioski. Pojechaliśmy. Wioska nazywała się Gebharsdorf, Kreislauban Niederschlesien, czyli obecnie się nazywa Gebułtów. No, powiatem to w tej chwili nie jest Lubań, tak jak za Niemców było. No, Dolny Śląsk został Dolnym Śląskiem. Tam trafiliśmy do gospodarzy, do poszczególnych gospodarzy. Na początku wydawało się, że wszystko będzie dobrze, ale okazało się, że praca, którą wyznaczył gospodarz na takiego chłopca jak ja, 13 lat, była ponad moje siły, ja nie dawałem rady. Wobec powyższego cały czas były jakieś pretensje. Cały czas ten gospodarz jak gdyby mnie poganiał, że jeszcze to, jeszcze tamto mam zrobić. No i w swoim czasie, będąc w polu, grabiliśmy wówczas siano. Gdzieś tam podawałem to siano na wóz. Ja teraz nie jestem wysoki, a wówczas jeszcze mniejszy byłem. Tego siana nie mogłem wrzucić na wóz. Gdzieś widłami na wozie gospodyni układała to siano. Gdzieś ją widłami ukułem. Gospodarz stwierdził, że ja przelałem niemiecką krew i zaczął mnie tymi grabiami okładać. Wobec powyższego zrobił się krzyk, tumult, ponieważ na polu było wiele ludzi, widzieli, co się dzieje. Nie wiedziałem o tym nawet, że po powrocie wieczorem do domu przyszedł policjant i mówi, że mnie zaprowadzi do wójta, do Bigemeistra. No tam musiałem ściągnąć koszulę, pokazać mu plecy. No stwierdził, że to jest bardzo nieprzyjemna sprawa, mam iść do domu spać, a rano on przyjdzie i tą sprawę rozstrzygnie. Faktycznie rano przyszedł z taką siostrą PCK, czy obecnie by się nazywało, no z Czerwonego Krzyża. Ona oglądnęła moje plecy, stwierdziła, a jemu to nic nie będzie, niech tylko na brzuchu śpi. A ten wójt zaczął rozmawiać z gospodarzem. Za chwilę w pokoju, ja siedziałem w kuchni. Za chwilę wychodzą, no i pytają się mnie, czy mnie jest tu dobrze. Oczywiście tam pracował w tym gospodarstwie taki Stasiu ze Śląska, który niemiecki znał, on był tym tłumaczem. Czy mi tu jest dobrze? Ja mówię, że tu mi jest źle. No to jeszcze raz wrócili, jeszcze raz tam jakieś narady były, po jakimś czasie się wychodzą i stwierdzają, czy chcę tu zostać. Ja mówię, że tu nie chcę zostać. Wobec powyższego kazali mi wziąć moje rzeczy i z policjantem poszłem
do następnego gospodarza. Tam trafiłem do gospodarstwa, które pracowało dla potrzeb obozu Grozrozen. To znaczy w tej wiosce była filia obozu Grozrozen. 300 Żydówek tam było. Jak tam zacząłem pracować, no to okazało się, no praca nie była lżejsza, ale gospodyni była, bo gospodarz był na froncie i bardzo się troszczyła, żeby jednak, żebym był zadowolony z tej pracy. Może z poprzedniego tego gospodarstwa przyszły jakieś wiadomości, że tam mi było źle. No w każdym razie tam mi było bardzo dobrze. Tam oczywiście dostałem, niezależnie od Arbeitsbuch, to jest taka książka pracy, którą miałem, tu zdjęcie przekazałem Państwu z literą P, to jeszcze takie zdjęcie było potrzebne do przepustki do Grozrozen. Bo gospodyni mi zawsze mówiła, ile tam worków kartofli, buraków, marchwi czy innych produktów mam zawieźć do obozu. Razem z dwa kosze szły, po niemiecku kipy. To tam z kolei obierki odbierało się i beczki dwie na zlewki. No na początku to miałem kłopoty, jako mały chłopak, żeby te zlewki wlać w te beczki. Ale po jakimś czasie, jak już nawiązałem kontakty z tymi tam więźniarkami i między te dwa kosze zawsze tam albo owoców, albo innych rzeczy, co one chciały, to im przywiozłem, także one mi nalewały te zlewki, wszystko mi tam pomogły i zawsze szliśmy za barak i miałem im opowiadać, co tam słychać na świecie wolności. W każdym razie tam o tyle miałem dobrze, że dużo prac w polu, to ja tylko końmi jeździłem, a były przyprowadzane właśnie te więźniarki. Jak się ziemniaki kopało, no to ja jeździłem maszyną. To jest taka wirowa maszyna, która wykopuje te ziemniaki z poszczególnych tych rajek, a one zbierały i wsypały do wozu. Jak powiedzmy sobie wyorywałem marchew, to najpierw ścinały tą nać, czyli tą część zieloną, a później ja wyorywałem pługiem tę marchew, a one wybierały. Oczywiście przy tej okazji, przechodząc koło mnie, zawsze się uśmiechały, podjadły sobie na tym polu, bo one były potwornie głodne tam jednak w tym obozie. No ale po jakimś czasie zaczął się zbliżać front, bo zaczęły przez naszą wioskę jechać kolumny uciekinierów i zaczęli pędzić krowy jak gdyby w kierunku już na zachód. I pewnego dnia gospodyni mówi mi, a ty zaprzęgniesz konie i pojedziesz, bo będą pędzić krowy z tymi poganiaczami, pojedziesz do miasta Zittau. W dalszym ciągu jest po stronie niemieckiej ten Zittau. No ja mówię, że no ja mogę pojechać, ale ja nie wiem, czy ja trafię. Nie bój się, jadą z naszej wioski Polacy, którzy będą pędzić te krowy, to oni cały czas z tobą będą tam i z powrotem. Pojechaliśmy tam. No oczywiście ja wolno jechałem końmi szosą, a oni obok szosy pędzili te krowy. Tam w tym mieście okazało się, że był nocny nalot bombowy. Całe szczęście, że myśmy z tego miasta wyjechali, ale na skutek tego bombardowania konie się zlękły, jak poszły, no to nas na tym wozie z tymi Polakami, myśmy się poprzewracali, leciały te konie jak szalone. Gdzieś tam przed naszą wioską jakoś się uspokoiły. Nie wiem, czy Państwu jest wiadome, że główną trudnością to jest napojenie, czy krów, czy koni, bo dość dużo wody potrzeba do napojenia tego bydła. W Niemczech już było to zmechanizowane. Każdy koń czy krowa wystarczyło, że w taką miskę wkładał pysk, i tam naciskał
taki guzik i woda się tam sączyła. I on ile chciał, to tyle pił. Po tych dwóch czy trzech dniach, a był to już miesiąc styczeń, w tych rurociągach ta woda była już zlodowaciała. Ja jako niedoświadczony człowiek jeszcze wówczas, jak przyprowadziłem te konie, no to wyprzegłem z wozu i puściłem je do stajni. A one wleciały od razu zgrzane niesamowicie, te pyski do tych poideł i się napiły tej lodowatej wody. Także jak ja poszedłem do kuchni i tam jakieś jedzenie dostałem od gospodyni, wróciłem z powrotem, a konie leżą. No oczywiście krzyku narobiłem, przyleciałem do gospodyni, natychmiast został wezwany weterynarz. No i stwierdzili, że konie mają zołzy, to się choroba u koni nazywa, a to jest inaczej mówiąc migdały, zapalenie migdałów. I u koni to tu przegniwa, po prostu leje się ropa. Przyszedł policjant, też stwierdził, jeżeli konie padną, to ty pójdziesz do obozu przez komin. No to weterynarz tam dał lekarstwa. Przez 2 tygodnie z tymi końmi leżałem tam, im poiłem, żeby konie jakoś przeżyły, to im się parzyło siemię, to jest ziarnka z lnu. Parzyło się to siemię, butelką się wlewało im w pyski. No po 2 tygodniach wstały konie. Jak konie wstały, no to ponownie przyszedł policjant i stwierdził, no to teraz idziesz do takiego gospodarza, który cię wychowa na dobrego pracownika dla Niemiec. No i wtedy ja zostałem doprowadzony do gospodarza, który był sekretarzem NSDAP. Był sekretarzem w tej wiosce. I do niego trafiłem jako tak zwany kuczer, czyli furman. W ciągu tygodnia no to pracowaliśmy w polu, a w sobotę i niedzielę no to ja brałem świąteczną uprząż, wszystkie mosiężne na uprzęży te części to czyściłem sidolem, koniom czyściłem na glans kopyta, ubrany w tyrolski ubiór, piórko, kapelusik z piórkiem, bryczka i wiozłem na poszczególne wioski gospodarza. On tam oczywiście szedł na te zebrania do Deutsche Haus, czyli do domów niemieckich. Tam mieli zebrania, a ja zakładałem worki na głowę koniom z obrokiem i czekałem, kiedy gospodarz wyjdzie. No oczywiście to jak było pogodnie, no to było przyjemnie, ale jak deszcz padał, no to trzeba było koło tych koni stać i czekać, aż gospodarz wyjdzie. No i w ten sposób szczęśliwie doczekaliśmy się 8 maja 1945 roku, gdzie gospodarz mi mówi, że no dzisiaj to nie będziesz w swoim łóżku spać, bo są wiadomości z innych wiosek, że Polaków czasem aresztuje policja. Wobec powyższego ty idź na siano spać. No to ja poszedłem na siano, ale tam na strychu było okienko. Ja przez to okienko patrzę, a na dziedzińcu właśnie, bo ten gospodarz miał gospodarkę z rozparcelowanego majątku, takiego dużego majątku. I te podwórze to było takie duże na tym majątku. Wojsko się zbiera, jakaś zbiórka, odczytanie. Później, jak to się mówi, zorientowałem się, że to była prawdopodobnie już odczytana kapitulacja, bo łamały oficerowie szable, zrywali z dystynkcję, rzucali. Wreszcie nastąpiła zbiórka i oni wszyscy wyszli z tego dziedzińca. To już zaczęło świtać.
wyszedłem na dziedziniec, nikogo nie ma, wreszcie wyszedłem na szosę, jakieś odgłosy słychać, przyjechały dwa czołgi wojsk radzieckich. Wyszli stamtąd czołgiści, ponieważ ja pochodziłem ze wschodu, więc rosyjski nie był mi też obcy, bo chodziłem do szkoły w swoim czasie, jak u nas w 1939 przyszli Rosjanie, to ja chodziłem do szkoły i uczyłem się języka rosyjskiego. No więc ten czołgista, a ty kto? Ja mówię, że jestem Polak, bo przecież litera P to znaczy Polen, Polak. No to prymisista, no to ja wiedziałem, że on chce, żeby przynieść szklankę. Przybiegłem do gospodyni i mówię, bitte eine Glas, proszę jedną szklankę dla mnie. No to ona mi szklankę dała, przyniosłem z powrotem. Ci wyciągnęli z tego czołgu jakąś bańkę od mleka. On zanurzył tą szklankę, dał mi do wypicia. Okazało się, że to spirytus, ja się zachłysnąłem. Wszyscy się zaczęli śmiać, no ale przecież gdzie 14-letnie dziecko spirytus będzie piło. No ale takie było przywitanie mnie w Dzień Wolności. No i oczywiście wróciłem do kuchni, do gospodarza. On mówi, ty już dzisiaj nie pracujesz, bo jest koniec wojny. Możesz jechać do kraju. Możesz wracać do domu. No wracać do domu, no to szybko zacząłem szukać, gdzie jest mama, siostra, brat. Pojechaliśmy oczywiście z wózeczkiem po jakiś prowiant do miasta. Frydenberg, obecnie Mirk się nazywa to miasteczko. Tam jakieś jedzenie na drogę skombinowaliśmy. Wróciliśmy z powrotem. Na dziedzińcu stały wozy, konie po tych taborach wojskowych. Zaprzęgliśmy konie do wozu, zebrało się nam kilka rodzin Polaków i ruszyliśmy w kierunku Bunclau, jak się wtedy mówiło, czyli Bolesławiec obecnie. No, po drodze oczywiście przekraczaliśmy linię frontu. Część nam przegradzały rzeki, na których były zerwane mosty. Tam nas nie przepuszczano w dzień, tylko w nocy można było przekroczyć tą rzekę Bóbr. No i tak dojechaliśmy do tego Bunclau. Ale tam się okazało, że z Bolesławca pociągów nie ma, że trzeba jechać do Legnicy, że z Legnicy dopiero pociągi na Polskę jadą. Więc dojechaliśmy aż do Legnicy. W Legnicy okazało się, że tam jest polskie wojsko. Raptem okazało się dla nas, że jest i polskie wojsko, o czym nie wiedzieliśmy, będąc w Niemczech. Siedliśmy w pociąg z mamą, jedziemy gdzie? No oczywiście na Polesie do swojego domu. Zajechaliśmy do Częstochowy. Mama zaczęła się dopytywać kolejarzy, gdzie tu jakiś pociąg w kierunku na Polesie. A oni zaczęli na środek głowy pokazywać, gdzie pani chce jechać z tymi dziećmi. Przecież tam nie ma Polski, tam jest Związek Radziecki. Jak nie ma? Tam jest nasz dom, tam my chcemy wrócić do siebie. Nie ma tam już Polski. No nie mogli się dogadać. Wobec powyższego zaproponowali mamie, że zawiozą nas do Puru. To był taki urząd repatriacyjny, który wszystkich przesiedleńców Polaków w różne tereny Polski przewoził i zawieźli nas do Warszawy. No tam w Warszawie się okazało. Po co myśmy stamtąd wyjechali? Przecież tam będą tereny Polski. A my mówimy, a skąd mogliśmy o tym wiedzieć? Przecież nikt nam o tym nic nie powiedział. Rosjanie chętnie wywozili nas do Polski, a kto wiedział, że tam będzie Polska? Wobec powyższego skierowano nas do województwa szczecińskiego. Przyjechaliśmy do Stargardu Szczecińskiego. W Stargardzie Szczecińskim mama z innymi pojechała po tych wioskach koło Stargardu i wybrała gospodarkę we wsi Żukowo,
koło 14 kilometrów od Stargardu Szczecińskiego. Ale tam nic nie było. Jak tutaj było wszystko w tych gospodarstwach, konie, krowy, świnie, kury, wszystko, to tam dostaliśmy cztery ściany. Trzeba było się organizować dopiero. No więc ja pracowałem u gospodarza przez 5 dni przy koniach po to, żeby w sobotę dostać konie, żeby coś zaorać, coś zasiać i tak dalej. No ale to, jak to się mówi, traciło sens, bo przecież myśmy byli praktycznie dziećmi, niedorosłymi ludźmi. Tej gospodarki nie utrzymalibyśmy ze względu na to, że w tym czasie były obowiązkowe dostawy. Jak się okazało, to co myśmy zasieli wówczas i zebrali to zboże, to żyto, to nie wystarczyło na obowiązkowe dostawy. No to była taka sytuacja życiowa, że akurat znalazł się, siostra była najstarsza, znalazł się jakiś chętny czy zainteresowany siostrą. Siostra wyszła za mąż, mama wyjechała z siostrą, która wyszła za mąż do innej miejscowości, a mną i bratem zainteresował się, zaraz po wojnie było RTPD, a później zmieniono to na TPD, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. I mieli swoje domy w Krakowie, nazywane bursami. W bursie mieliśmy wyżywienie, nocleg, trzeba było chodzić do szkoły. Głównym, jak gdyby, warunkiem było, nie wolno było mieć dwoje, trzeba było się uczyć, nie wolno było powtarzać roku. No i tam, dzięki Bogu, skończyłem szkołę średnią, bo wcześniej na wiosce skończyłem 3. i 4. klasę wieczorową i 5. i 6. A tam skończyłem starym systemem gimnazjum, liceum, uzyskałem maturę. Przyjechałem do Wrocławia na nakaz pracy. Zbieg okoliczności był taki, że trafiłem na nakaz pracy do tego zakładu, w którym wyrzucałem miał z wagonów, ale już jako pracownik do produkcji lotniczej trafiłem. We Wrocławiu prawdopodobnie szczęście mi w dalszym ciągu w życiu sprzyjało, bo dostałem skierowanie na Politechnikę. Skończyłem Politechnikę, zostałem inżynierem i przepracowałem 40 lat w zakładzie, aż poszłem na emeryturę.